Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na horoskopie na następny tydzień. I dzisiaj, kochani, niespodzianka na samym wstępie. Nowy rozkładzik mamy na ten tydzień. Zobaczcie, proszę, i powiedzcie, jak Wam się podoba. Ja już nagrałam dwa znaki. Muszę przyznać, kochani, że bardzo, bardzo przypadł mi do gustu ten nowy rozkład. Jest jakiś taki bardziej jasny i klarowny. Ale dajcie znać, jak Wam się to widzi, jak Wam się to podoba, jak Wy to czujecie. I jak zawsze, kochani, zasady. Pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne. Bierzemy, co rezonuje, co nie rezonuje, zostawiamy dla osób, które mają to usłyszeć, prawda? I drugi temat. Nagrywam w systemie otwartym. Jak zawsze, możecie dowolnie buszować po kanale i poszukiwać informacji dla siebie. Jeżeli tylko tytuł, cover cię przyciągnie, znaczy, że tam są dla ciebie informacje w jakimkolwiek materiale. Natomiast tutaj możecie z kosmogramu poszukiwać też informacji nie tylko w Słońcu, ale też w Księżycu, ascendencie, Merkurem, Wenus, Marsie, gdzie nie czujecie, kochani, tak szukajcie. Zapraszam oczywiście na Tarot i Orakle, nowy kanał, który się pięknie, prężnie nam rozwija. Dużo fajnych rzeczy, recenzje książek, kart, nauka tarota, o wahadełku, o różne magiczne rzeczy będziemy tam robić, ale to z czasem. Zapraszam, kto ma ochotę, a dzisiaj, kochani, zapraszam Was już do czytania. Witajcie, kochani, witam serdecznie na czytaniu. Witam wszystkie osoby spod znaku koziorożca. Wyższa jaźń, bardzo proszę o informacje dla koziorożców. Na ten czas mamy nowy rozkład, kochani. Pierwszy obszar to jest obszar relacje, związki, miłość. Obszar, nazwałabym go prywatnym. Tak, i tutaj pierwsze dwie karty to są kwestie ważne na ten czas. Mamy trzy buławy, as buław, a ta karta pokazuje nam, jak mamy sobie z tym poradzić. Drugi obszar to jest obszar biznes, kariera, sprawy zawodowe, urzędowe, poza prywatnymi. I mamy trzy kielichy, siedem kielichów. I jako rada pokazuje nam się, bardziej ostrzeżenie, król kielichów, ale mamy go w rewersie. No dobrze, rada dla obu tych obszarów na ten czas. Mamy sześć mieczy. Okej. Weźmiemy sobie jeszcze kartę wyroczni. Kartograf przeznaczenia, prawdziwy cel, natchnienie, wolna wola. Ciekawe. Okej. I tu, słuchajcie, czakra gardła już od samego początku mówi do mnie. Tu są jakieś rzeczy, które trzeba by wyjaśnić, coś by trzeba zrobić z tym bólem, z tą krzywdą, która gdzieś tu w sercu jeszcze u ciebie, koziorożcu, jest w stosunku do jakiejś osoby. Oczywiście zaraz się dowiemy więcej pewnie. Mamy kartę, która mówi nam o indywidualności i o tym, jak każdy z nas jest unikalny tak naprawdę w swojej istocie. W związku z tym warto dbać o tą indywidualność. Czuję tutaj dla kogoś, uważaj, żeby nie wsiąkać jakby za bardzo w życie oczekiwania, marzenia, pragnienia tej drugiej osoby. Czyli zachowaj tutaj własną indywidualność, zachowaj własne pragnienia, własne marzenia, co ty chcesz w życiu osiągnąć. Ty, nie dla kogoś, tylko ty w znaczeniu coś rozwijać, coś tworzyć, coś budować, prawda? Czym to jest, koziorożcu, u ciebie? Wow, mamy tutaj kartę miłości, słuchajcie, wow, okej. Dobrze. Tak, to co odbieram teraz, kochani, to jest ewidentnie ktoś tutaj poznaje kogoś w tym tygodniu. W tym czasie może to być szalony romans, jak najbardziej, bo mamy as buław. Uważajcie, żeby nie dać się tutaj wciągnąć w jakąś relację, która będzie dla ciebie krzywdząca, bo mamy trzy miecze, więc uwaga, prawda? Oczy i uszy szeroko otwarte i godzimy się tylko na to, na co chcemy się zgodzić, prawda? Dobra, wiecie co? Wezmę resztę kart, bo ciekawa historia jakaś to mi się rysuje. Tak.
Jedne koziorożce tutaj będą zakończać jakąś relację, albo przynajmniej zaczniecie o tym myśleć, że w innym kierunku chcę iść, to mi nie daje satysfakcji, to nie jest miłość bezwarunkowa, miłość piękna, której pragnę. Jest dużo krzywdy, dużo bólu, dużo przykrości, prawda, które wzajemnie sobie tutaj zadajecie. Jakby ja mam takie poczucie, że jesteście z dwóch różnych światów, jakby z dwóch różnych bajek, i to nie jest to, że wy chcecie się krzywdzić, po prostu tak się różnicie między sobą, że to jakby samo się dzieje, prawda? No dobra. Okej. Czuję, że tu jakieś koziorożce pragną czegoś innego, czegoś więcej. Tak jakby czuję, że mówisz, pragnę czegoś więcej. Pragnę pięknej miłości, pragnę miłości z wzajemnością, gdzie jest to zaangażowanie, gdzie jest to okazywanie sobie tego uczucia, jest ta emocja, jest ta miękkość między osobami, ten romantyzm, prawda? A nie tylko buławy i szaleństwo. Czyli ewidentnie czuć, że tu jakimś koziorożcą brakuje miłości, takiej właśnie delikatności, wrażliwości w relacji, w związku, i to jest też takie kłujące, takie bolesne, prawda, że tego nie ma, tego brak. Dobra, prawda ukryta, zobaczmy sobie. Ktoś mówi, pamiętam każdy detal tamtego dnia. Dobra, i druga wiadomość. No zobaczcie, nie jestem osobą dostępną. I tutaj czuję, że to jest ostrzeżenie dla tych osób, które mogą wejść w relację w tym tygodniu i potem skończyć z trójką mieczy. Czyli jakiś tutaj ktoś będzie mówił, że jest wolny może, a potem się okaże, że jest w związku na przykład stałym, prawda? Albo że w ogóle jest w związku drugim. Więc uważajcie tu, kochani, żeby nie dać się nabić w butelkę, prawda? Dobra, dopytajmy w takim razie. Trójeczka była w relacjach, związkach, miłości. Siedem pentakli. No właśnie, jeżeli tutaj czegoś pragniesz, jeżeli masz jakieś swoje marzenia, jeżeli masz jakiś cel, masz coś narysowane, co chcesz dalej, wyrysowane w głowie, prawda? Jakieś wyobrażenie czegoś, co chcesz zdobyć, osiągnąć, jakkolwiek w relacji, w związku, w sprawach prywatnych także. Może chcesz wyruszyć dalej, prawda, ze swoim życiem. To tutaj jest pokazane, przestań zwlekać. To już jest czas teraz, żeby wyruszyć. Tu już nie ma co czekać. Dla wielu ja czuję, że tu w tych waszych obecnych związkach jakby tu już nic nie ma. Tu już nic się nie rozwinie, tu już nic nie zakwitnie. To już jest jakby koniec, prawda, tutaj. Może to zaangażowanie gdzieś się skończyło, albo no gdzieś tutaj zabrakło tej iskry, prawda, która rozpala, która daje możliwość związkowi relacji dalej trwać, rozwijać się, czy jakkolwiek, prawda, być ze sobą. Tutaj ja czuję, że to dla wielu już, kochani, opadło. A tutaj zobaczcie, as buław i 10 buław, czyli widać, że marzycie tutaj o fajnej stabilizacji, o spokoju, o rodzinie może. Ja tu czuję, że tu był jakiś rozdźwięk dla kogoś. Ktoś marzy o dzieciach, o dużej rodzinie, a ktoś, druga osoba mówi, nie, ja nie chcę w ogóle ani dzieci, ani rodziny. Ja tutaj tylko tak mogę, prawda, z doskoku, bez zobowiązań. I to tutaj czuję, że jakimś koziorożcom nie odpowiada. Zobaczmy tą trójkę mieczy. Trójka mieczy. Dobrze, mamy królową mieczy. Zobaczcie, czyli trzeba spojrzeć takim okiem obiektywnym, powiedziałabym, na to, co się dzieje. I bardzo często, kochani, jest tak, że jeżeli jakaś relacja nam nie wychodzi, wiadomo, my się upieramy, my byśmy chcieli, no bo tam jest jakieś uczucie, prawda? Coś nas łączy i chciałoby się to poprawić, naprawić, usprawnić. Ale kochani, bardzo często jest tak, że rozpad jakiejś relacji jest swego rodzaju błogosławieństwem, bo daje nam możliwość pójścia dalej, uwolnienia się, prawda? Natomiast my się mamy skłonność upierać, że jednak ja chcę tu być, jednak ja chcę, bo boimy się zmian, nie chcemy iść do przodu, prawda? Natomiast tu jest pokazane, jeżeli spojrzysz na to, na tą relację, która jest taka przykra, bo tu mówimy o przykrych relacjach, gdzie jest dużo krzywdy, dużo nieprzyjemnych słów, brak zrozumienia, prawda?
Może jakieś rzeczy zadziały, może jakieś zdrady, może jakiś brak lojalności na przykład. I tutaj po prostu spójrz na to obiektywnie, ale jednocześnie zobacz tak na chłodno, prawda? Czy naprawdę ta relacja wnosi ci tak dużo dobrego, że chcesz to tutaj ratować, podtrzymywać, coś z tym robić, prawda? Tutaj takim szczerym trzeba być aż do bólu, zobaczcie, ze sobą, prawda? Może masz kogoś przy sobie takiego, taką przyjaciółkę, kogoś z rodziny, przyjaciela, kto jest w stanie ci taką surową prawdę jakby pokazać. Jeżeli oczywiście ktoś z was by sobie życzył, zapraszam na sesję indywidualną i ja mogę ci taką prawdę przekazać, jeżeli oczywiście tego potrzebujesz, prawda, z channelingu czy z tarota, jak tam będziesz czuć. Tak, czuję tutaj, kochani, że gdzieś relacje, gdzie jest stały związek i dzieci, rodzina, one są tu zagrożone jakimś buławą, prawda? Czyli jakaś pasja, jakaś namiętność może tutaj gdzieś wskoczyć i ktoś tu będzie chciał gdzieś skręcić, żeby zażyć jakiegoś romansu, czegoś nowego, czegoś świeżego. Szczególnie tu mówię do tych osób, gdzie ich relacja stała, związek czy małżeństwo właśnie już jest taka trochę, wiecie, już taka, chciałam powiedzieć stara, nie musi być aż taka stara, ale gdzieś ta iskra tu właśnie już przygasła. Może macie różne oczekiwania, może się okazało, że właśnie jeden chce mieć dzieci, drugi nie chce, albo jeden chce mieć, a drugi nie może na przykład, prawda? Tak, ja tu czuję, że wokół powiększenia rodziny właśnie i dzieci i tego jak, tego, tej wizji jakby twojej i tej osoby, jak ta rodzina ma wyglądać, jak związek ma wyglądać, tu są jakieś wokół tego niesnaski, tu jest jakaś sprzeczka, natomiast 6 mieczy pokazuje płyń dalej. Zabierz to, co twoje, zabierz to, co piękne i po prostu płyń dalej. Nie da się tworzyć z czegoś, co jest destrukcyjne, czegoś, co będzie piękne, prawda? Natomiast jeżeli tu są jakieś związki, które są długie i zależy ci na tym związku, to tu zdecydowanie trzeba by pozwolić sobie na szczerą rozmowę, komunikację, ale też zmianę zasad, zmianę reguł i zmianę rozmowy, zmianę formy, w jakiej się porozumiewacie. Bo tutaj coś nie działa, tu coś nie funkcjonuje, tu jest coś krzywdzące. Dobrze, zobaczmy sobie runę na ten tydzień dla koziorożca. Mamy runę Gebo i ona znowu potwierdza mi, kochani, to co tutaj poczułam, czyli romans, namiętny, pasja, szaleństwo, słuchajcie, erotyzm. To tutaj będzie gdzieś wokół koziorożca się w tym tygodniu kręciło. Pamiętaj, koziorożcu, co tu jest najważniejsze w relacjach i związkach. Zastanów się, zadaj sobie takie pytanie. Czy jeżeli jestem z kimś, czy nie mam skłonności do tego, żeby za bardzo angażować się w sprawy tej osoby, zapominając o sobie, o swoich sprawach, o swoich potrzebach, prawda? Dlatego, że tutaj jest pokazane, że właśnie gdzieś ta indywidualność, kochani, zanika przy drugiej osobie i dlatego po jakimś czasie jakby robi się pustka wewnętrzna i jest przykro, jest smutno, prawda? Bo czegoś brak, czego brak? Tej własnej indywidualności, możliwości rozwoju, prawda? Ekspansji. Każdy z nas tego potrzebuje tak samo, kochani. A znaki ziemskie, tak jak koziorożec, bardzo, bardzo potrzebują się rozwijać, móc mieć swoje projekty, mieć możliwość wznosić się, prawda, w doświadczaniu tego życia, w budowaniu, w kreowaniu, w tworzeniu. Dobra, zobaczmy tutaj ten obszar teraz finansowy, zawodowy, bo tutaj trochę jest niebezpiecznie, powiedziałabym. Wszystkie trzy karty, kochani, to są kielichy. Kielichy to są emocje, to są uczucia. I teraz pomyślcie, w biznesie uczucia, prawda, czy emocje zazwyczaj zasłaniają nam właściwy osąd sytuacji. I mamy tu króla kielichów, który jest w rewersie, sprawdźmy go. No dokładnie, zobaczcie. Niewłaściwy osąd sytuacji, niewłaściwy osąd...
projektu jakiegoś spowodowany emocjonalnością zwiększoną tutaj, albo prywatne sprawy, zobaczcie, biją na koncentrację, na skupienie tutaj i sprawiają, że nie ma tego właściwego postrzegania, prawda? I jest to zagrożeniem tutaj, bo możesz dokonać niewłaściwego wyboru, podjąć niewłaściwą decyzję w tym tygodniu, szczególnie jeżeli chodzi tu o takie szybkie, nagłe decyzje. Może ktoś będzie chciał popędzać ciebie, jakby ponaglać, bo ważne, bo już, bo na przedwczoraj, prawda? Tak, mamy dwa pentakle. One trochę nam wypadły, trochę jak w rewersie, ale nie do końca. Więc ta równowaga tutaj jest ewidentnie nadwyrężona, że tak powiem. Natomiast ty bardzo potrzebujesz tej równowagi, tej harmonii. Runa Gebo w tym pomaga, kochani. Pomaga właśnie w harmonii, w równowadze, osiąganiu tych stanów i pomaga także w takim równym współpracowaniu z innymi osobami. Więc jeżeli czujesz, że jakaś relacja jest nierówna, nie ma tu wzajemności, nie ma równej wymiany, to narysuj tą runę i poproś, żeby w tej relacji właśnie nastąpiła większa równowaga, większa harmonia w tym braniu i dawaniu, prawda? Bo ja czuję, że tutaj gdzieś brakuje. Oczywiście runa w dwóch obszarach zawsze na każdy tydzień, prawda? Kochani, tu jest ogromne niebezpieczeństwo, bo to powinno być, jeżeli chodzi o sprawy prywatne. Natomiast tu widać, że sprawy prywatne wchodzą w sprawy zawodowe, finansowe. Może, możliwe, że tu są jakieś osoby, które w pracy mają romans. No to wtedy, kochani, w tym tygodniu trzeba się liczyć z tym, że tu może się coś stać, mogą być jakieś straty, nawet czuję, które nie będą takimi stratami finansowymi specjalnie. Nie o to chodzi, tylko jakby bardziej, ojejku, nie wiem jak to powiedzieć, straty moralne. Możesz mieć takie poczucie, że coś nie wyszło, że tu się nie pokazało, że się tutaj jakby nie zademonstrowało właściwie siebie, bo coś tu nie udało się, coś nie wyszło, bo nie było właściwego osądu. Znowu powracam do tego, prawda? Tak jakby niewłaściwa ocena sytuacji, niewłaściwa ocena potrzeb danego momentu, prawda? Zbyt szalone działanie, zbyt szybkie. No i tutaj w głowie zupełnie inne rzeczy prowadzące do tego, że coś tu się nie udaje, kochani. Coś tutaj. Może jeszcze jedną rzecz czuję, ok? Może tu jest jakaś osoba trzecia, zobaczcie, która próbuje wykorzystać tą sytuację, bo widzi, w jakim jesteś stanie. Bo król kielichów w tym negatywnym ustawieniu to jest właśnie jakaś nieuczciwość, to jest nieszczerość. I tu zobaczcie, nieszczerość, nieuczciwość prowadząca do krzywdy, prawda? Zobaczcie. Krzywdy znowu takiej, którą potem nosimy, myślimy o tym, bo w głowie i w sercu, prawda? Czyli nie widać tu typowo strat finansowych, jakby takiej w materii, prawda? To nie znaczy, że one mogą nie nastąpić, prawda? Tylko znaczy, że tu tego nie widać w tym czasie. Natomiast widać bardziej takie pokrzywdzenie, czy to w uczuciach, w emocjach, czy w myślach, prawda? Że kurczę, no, gdzieś mi się tu omskło. Nie zwróciłam uwagi na to, czy na tamto, bo moja głowa była zupełnie gdzieś indziej, prawda? Dokładnie. Uważajcie też na jakąś osobę tutaj, która próbuje manipulować i wykorzystywać innych ludzi poprzez właśnie jakieś emocje, plotkowanie może jakichś złych rzeczach, albo plotkowanie o innych i mówienie złe o innych osobach, żeby wyzwolić jakiś efekt, czyli jakieś twoje uczucia tutaj, jakieś podejście, nastawienie w stosunku do kogoś, prawda? Tak jest. Co ja tu jeszcze czuję? Właśnie te jakaś obmowa tutaj, jakby ktoś coś źle mówił o kimś i to krzywdzi też ciebie na swój sposób. Tak to tutaj czuję. Tak, natomiast jeżeli początkiem tak szczególnie czuję tygodnia, dzięki zmianie strategii, zobaczcie, bo to jest zmiana ta strategii właśnie w firmie, w biznesie, w pracy, w komunikacji, jest zmiana strategii, inne podejście, inaczej rozmawiam, inaczej to załatwiam, prawda? Czy w urzędach inaczej załatwiam. I zobaczcie, tutaj
Poszukuję właściwego sposobu, bo mamy dwa pentakle. Wierzę w to, że uda mi się. Wiem, że mam czego mi potrzeba. Idę ku temu wyzwaniu odważnie, prawda, ale jednocześnie ostrożnie, rozważnie, żeby to załatwić we właściwy sposób. Przyglądam się temu, badam to na wszystkie możliwe sposoby, prawda? No i potem widać, że tu jest szczęśliwe zakończenie. Może jakichś rozmów, może jakichś właśnie planów. Jest tutaj coś fajnego na początku tygodnia. Natomiast później przychodzi jakieś właśnie takie rozbujanie wewnętrzne, powiedziałabym, takie rozmarzenie i to niestety i zbyt pochopne działanie może prowadzić do tego, co wcześniej mówiłam. Więc uwaga tutaj, kochani. Jak tutaj już powiedziałam, zmiana strategii będzie bardzo dobrą, szczególnie jeżeli czujesz, że gdzieś tutaj w jakimś obszarze ta strategia, to działanie nie jest najwłaściwsze. I teraz zobaczcie, mamy 3, 3, 3, 3. To jest niesamowite, bo w obu obszarach mamy po 33. Zobaczcie, 33 i tu jest 33 i tu mamy jeszcze 77. Niesamowity tydzień, kiedy masz możliwość załatwić coś, ale tu trzeba być uziemionym. Dwa pentakle pokazują, dużo się dzieje, prawda? Trzeba dużo połapać, ale jednocześnie, kiedy właściwie tutaj poukładasz priorytety, rozłożysz sobie swój czas, energię, zaangażowanie, może też poprosisz kogoś tutaj, albo pozwolisz przynajmniej komuś, żeby ci tu ktoś w tym pomógł, ktoś, kto jest ci życzliwy, to wtedy łatwiej ci będzie to wszystko ogarnąć i nie będziesz musieć tak szaleńczo i raz, dwa, prawda, podchodzić do na przykład podejmowania decyzji, bo nie będzie tej góry rzeczy do załatwienia. Tutaj czujesz, że jakaś osoba jest w stanie ci dopomóc, ale dobrze ją wybierz, mądrze wybierz tą właściwą osobę i uważaj na tego kogoś, kto tutaj jest, no nie do końca szczery, czy prawdziwy, czy ma dobre intencje. Ta osoba nie ma dobrych intencji na pewno. Tak, co jeszcze czuję tutaj, kochani, w tym tygodniu? Czuję takie, o właśnie, olśnienie, natchnienie jakieś, dokładnie, na temat prawdziwego celu, czyli możesz poczuć potrzebę pójścia w innym kierunku, zobacz, zawodowo, karierowo, czy żeby coś załatwić i właśnie może ci wpaść do głowy jakiś nowy pomysł, stwierdzisz, wow, to jest świetne i będziesz chcieć bardzo szybko to załatwić, chociaż to dziwne, bo koziorożec raczej wszystko przemyśleć musi, poukładać sobie, zaplanować. Może masz przy sobie kogoś, właśnie może jakaś ognista osoba, kto ci będzie cisnął, żeby jak najszybciej, nie pozwól na te wymuszenia. Ty masz to zrobić według swojego tempa, po swojemu, według swojej strategii. Dokładnie. Uważajcie też tu, kochani, żeby nie dać się ponieść w pracy, czy gdzieś załatwiając coś w urzędach emocją, albo złości, czy takiemu poczuciu krzywdy, prawda, że o, jest opór, prawda, i czasem nam się zdarza pomarudzić tam na jakiegoś urzędnika albo kogoś, prawda, albo na współpracownika. Tutaj uważajcie, bo będzie to prowadziło do większego konfliktu, który przyniesie krzywdę, albo przyblokowanie czegoś na przykład, prawda, więc uważajcie tu, kochani. Dobra, tak, zobaczmy sobie teraz mini, wybierz kartę, tak jak zawsze, kochani, możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Idźmy po kolei. Jedyneczka. Numer dwa. I numer trzy. Co jeszcze teraz poczułam, kochani, to gdzieś tu trzeba coś wyjaśnić. Jest tu gdzieś, są tu jakieś relacje, gdzie właśnie stały się jakieś rzeczy i nie zostało to wyjaśnione, nie zostało to przedyskutowane. Może tu trzeba usłyszeć przepraszam, albo może tu trzeba powiedzieć przepraszam, może tu po prostu trzeba coś wyjaśnić, co jest niewyjaśnione i będzie lepsza atmosfera i tobie będzie łatwiej się później skupić w pracy. Ok, 1, 2, 3, jedyneczka, najpierw odpuść przeszłość, 2, tu mamy zdecydowane nie i 3, tu mamy po prostu nie. Dobrze, kochane koziorożce, to tyle. Utulam was mocno, życzę wam dobrego tygodnia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!